Zapraszamy na kolejny odcinek literackich przysmaków. Dzisiejszy odcinek jest, jak zawsze, wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że naszą inspiracją literacką jest dzisiaj książka, czy też twórczość pisarza, o której wspomniał nam jeden z naszych widzów. Nasz widz ukrywający się pod pseudonimem Grzesiek Dewam zaproponował nam, aby w literackich przysmakach ująć twórczość Stefana Grabińskiego. Tak też właśnie się stało. Dziękujemy za inspirację i zapraszamy Was na dzisiejszy odcinek. Stefan Grabiński, pisarz urodzony w 1887 roku, był jednym z pierwszych twórców polskiej fantastyki i przedstawicielem nurtu grozy w polskiej literaturze międzywojennej. Pisał powieści, opowiadania, dramaty, jednakże sławę zyskał dzięki właśnie nowelom. Sławę przyniósł mu Demon ruchu z 1919 roku. Był to cykl nowel grozy osnutych wokół motywu pociągu i stacji kolejowej. No właśnie, Stefan Grabiński bardzo często nazywany jest polskim Poe czy polskim Lovecraftem. No ale tutaj krytycy też toczą taki spór o to, co Grabiński wziął z którego twórcy. Tak naprawdę trzeba powiedzieć o tym, że Stefan Grabiński był pierwszym takim twórcą fantastycznym na gruncie polskim. Te elementy, wątki czy wątki właśnie fantastyczne pojawiły się już w epoce romantyzmu, chociaż w polskim romantyzmie nie były aż tak widoczne. Natomiast powróciły w modernizmie. I właśnie Stefan Grabiński jest uznawany za takiego czołowego przedstawiciela tego typu literatury. Wydawałoby się, że jest to nazwisko mało znane, ale od kilku lat pojawiają się wznowienia jego twórczości i właściwie zaczyna się moda na Stefana Grabińskiego. Dlatego tym bardziej chcemy Wam tę postać przypomnieć i zachęcić do zapoznania się z jego twórczością. Demon ruchu, tak jak wspomniałaś, pojawił się w 1919 roku i te opowiadania, opowieści rozgrywają się, można powiedzieć, z koleją w tle. Stefan Grabiński był wielbicielem kolei, lubił jeździć koleją, miał do niej wielki sentyment, w ogóle uważał, że kolej kojarzyła mu się w ogóle z życiem. W tych opowiadaniach znajdziecie katastrofy, znikające pociągi, jakieś demoniczne postacie, w ogóle jakieś takie dziwne sytuacje. Wszystko to związane jest właśnie z koleją, czy odbywa się w podróży. Być może nie jest to idealna lektura na podróż, ale na pewno jest to lektura, którą warto rozpocząć i do której warto sięgnąć. Stefan Grabiński bardzo interesował się w ogóle magią, okultyzmem, demonologią, co ma odzwierciedlenie też w jego utworach. Bohaterowie stworzeni przez Grabińskiego często na swojej drodze spotykają niewyjaśnione tajemnicze zjawiska, a miejscem akcji są bardzo często właśnie opuszczone stacje kolejowe czy opuszczone budynki. Motywem przewodnim w wielu jego utworach jest też problem tożsamości, życie pozagrobowe, także ta tematyka kręci się wokół takich całej tajemnicy. Warto wspomnieć, że utwory, nowele Stefana Grabińskiego były tłumaczone na język niemiecki i angielski, stanowiły też scenariusz filmowy. Jako pierwszy powstał film Kochanka Szamoty w 1927 roku. Powstały też dwie adaptacje telewizyjne. Było to Ślepy Tor w 1967 i Pożarowisko w 1969, oba w reżyserii Ryszarda Bera. Powstał też horror Dom Sary z 1985 roku. Zastanawiacie się, jaki przysmak może być związany z literaturą grozy, z fantastyką grozy, z literaturą Stefana Grabińskiego? My też dosyć długo zastanawiałyśmy się, co może się z taką literaturą łączyć. Pomysłów było kilka, ale zdecydowałyśmy się deser, napój, który będzie krwawy, będzie mroczny, groźny. Niesamowicie smaczny. Niesamowicie smaczny. Zapraszamy. Do przygotowania owocowego smoothie potrzebujemy 2 kiwi, 150 g szpinaku, 2 szklanki mrożonych owoców leśnych, miód do smaku, wodę gazowaną i 1 łyżka soku wiśniowego do deseru.
Składniki mamy przed sobą. Zaczniemy od przygotowania kiwi, które obierzemy, wrzucimy do blendera, po czym dołożymy szpinak i wszystko zblendrujemy. Nasze smoothie, które za chwilę przygotujemy, będzie ozdobione, czy ma być polane gęstym sosem wiśniowym, który samodzielnie przygotujemy. Przygotowanie będzie banalnie proste. Trochę soku z wiśniowego zagotujemy, dodamy mąkę kartoflaną i zrobi nam się taka frużelina. W międzyczasie mamy już kiwi w blenderze. Dołożymy 150 g szpinaku i 50 ml wody gazowanej. Jeżeli będzie zbyt gęste, zawsze możecie dolać troszkę wody. Część szpinakową mamy przygotowaną, teraz zblendrujemy owoce z miodem do smaku. Poszczególne składniki naszego smoothie owocowego mamy przygotowane. Teraz warstwami będziemy układać w szklance. Na koniec dodajemy nasz żel owocowy. W międzyczasie pogoda się tak zmieniła, że rzeczywiście zaczyna się robić groźnie i niebezpiecznie, zupełnie jak w opowiadaniach Stefana Grabińskiego. Zapraszamy Was do naszej biblioteki. Możecie wypożyczyć u nas opowiadania, nowelę Grabińskiego. A jeżeli nie chcecie albo nie macie dostępu do wersji papierowej, na Wolne Lektury znajdziecie bardzo duży wybór jego opowiadań, nowel. Serdecznie Was zachęcamy do przygotowania tak pysznego, strasznego smoothie, do czytania opowiadań Grabińskiego i do odwiedzania naszej biblioteki oczywiście. A zapraszamy na kolejny odcinek Literackich Przysmaków. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czekaj, są czerwone kółka? Są, do góry tak. Na dole też, też jest, dobra. Jesteśmy w kadrze, nie? Mhm. Ja witam, czy ty witasz? To ty witaj, ja tylko zacznę tam wstęp o nim, no. A potem ty się dołączysz? Zacznę, co widzę. Dobrze. Witamy w kolejnym odcinku Literackich Przysmaków. Czy ciekawostek? Nie przysmaków. Ej no, przysmaków. Ej no, ej. No. Tak, przysmaków. Przysmaków deser zjadłyśmy. Kwierczące coś znika, się pojawia. No, no jakieś, jak wiesz, w osobliwym domu może, pani Peregrine. Jak, no, jakaś burza. Ej, może jeszcze będzie burza, to coś nagramy, chociaż na podwórku. Niebo złowieszcze. Wiesz, no niebo, niebo jest tutaj takie stalowe, nie? No. Ale wiesz co? No. Tak właśnie sobie uświadomiłam, że tu w ogóle torów nie widać. No bo te tory damy tam, wiesz, ten. Tak? No. Albo, no, dobra, dochodź. Bo było, że ten pociąg, wiesz, w nas wjeżdża jakoś, albo co? Ale tu też może tak być. Czy stajemy i on za długi nie jest. Jakby był długi, można by było odskoczyć. Ponieważ Stefan Grabiński jest autorem horrorów, przygotujemy dla Was. O, dobra. Leby nie strzeliło. Najwyżej strzeli mi prosto w twarz. No to tak robimy. No zaczynamy po prostu robić, nie? Pokażemy Wam, do czego dążymy. I czego z pewnością nie osiągniemy, ale dążymy do tego.
samo smoothie w przygotowaniu jest dosyć proste. Natomiast chcemy jeszcze... nie, bez sensu. Uwaga, mucha, bo to może się skończyć dla Ciebie źle. Jest. I teraz ile tego? Tak na oko, jak zwykle. To jak będziemy przygotowywać, Basiu, i będziesz ten puszczała... Znaczy, będziesz ty, jak przygotowujemy, to jakąś mroczną muzykę byś puściła. Tak, tak, no musi być jakieś tam, może jęki albo co. No. Mhm. To teraz co robimy? No to teraz co ja robię? Co ty obierasz? A w tym czasie ja bym mogła też obierać, ale oczywiście nie przyniosłam nożyka. A bo wody gazowanej nie dałam. Czy już tam może pod... To bo to się napić? Dobra. Będziemy najpierw jeść. Bo to pójdę opukać może tamtą łyżkę. Nie, spokojnie włożymy ją w tę szklankę, będzie widać. Okej. Okay. Ten żel ma stwarzać efekt krwi. O, chociaż tak do kamery. Dziękujemy naszemu widzowi, który zainspirował nas do dzisiejszego odcinka. I oczywiście zachęcamy, jeżeli macie dla nas jakieś wyzwania czytelnicze, to oczywiście przyjmujemy. Przyjmujemy, czekamy. Wiesz co, to namieszam, bo to będzie smaczniejsze. Tak? Mhm. Ale jest zimne. Mhm.